Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj kolejny reportaż o zaginionym młodym, małym dziecku właściwie, Mateusz Żukowski. Mateusz Żukowski zaginął 26 maja 2007 roku, a więc to, proszę Państwa, już jest za chwilę ponad 10 lat. Ta sprawa trafiła do nas już nieco wcześniej, jest to nasza najstarsza sprawa, którą prowadzimy. Ale jak to bywa, o czym tu wspominam, natrafiliśmy na mur, na ścianę. To jest Mateusz Żukowski. Tak wyglądał, kiedy zaginął. Miał 10 lat. Proszę Państwa, całą teczkę już mu tu założyliśmy, różnych artykułów, rzeczy, pracy. Byliśmy tam nawet w terenie, próbowaliśmy pracować, działać. Proszę Państwa, ta sprawa jest bardzo tajemnicza i trzeba powiedzieć, że nie jest łatwa. Kiedy wieczorem znika dziecko, to jest po prostu coś, czego nie można potem zrozumieć. Wszyscy jego towarzysze, tak nazwijmy, jego koledzy wracają, natomiast jeden Mateusz nie wraca. Ojciec wszczyna larum, tak można by powiedzieć, zaczyna się poszukiwanie i policja znajduje nad wodą złożone jego ubranie w kostkę. No tak jakby dziecko weszło do wody. Dziecko, które od narodzin boi się panicznie wody. Nigdy by nie weszło do wody. Raptem sobie wchodzi do wody i układa jeszcze ubranie w kostkę. Dziecko 10-letnie. Czy widzieli Państwo dziecko, które zaczyna się kąpać, ściąga ubranie, zrzuca i ono po prostu leży, tak? A tutaj ułożone ładnie w kostkę i poszedł się kąpać. No i policja uważa, że popłynął i go nie ma. Rozpoczyna się poszukiwanie. Policja oskarża także ojca o to, że jest to zamieszany, padają różne dziwne rzeczy. Pan Żukowski ściąga różnych jasnowidzów, wszelakiej maści. Co jeden to lepszy, co jeden to ma lepszą wizję, pochłania to pieniądze. Wróćmy jednak do sytuacji, która się wydarzyła, do poszukiwań. Proszę Państwa, nasze ustalenia doprowadziły do tego, że już wiedzieliśmy, że Mateusz nie żyje, ale także, że to nie było samowolne wejście sobie do wody i utopienie się. Tam rozegrał się dramat. Proszę Państwa, te dzieci bawiły się w Ujazdowie koło takiego pałacu. Teraz ten pałac jest zmodernizowany, odnowiony, można sobie tam zrobić zdjęcia ślubne, można wynająć salę, no i tym różne podobne rzeczy, które się dzieją w takich pałacach. Ale wtedy był troszeczkę bardziej zaniedbany. Był tam co prawda jakiś zarządca tego pałacu, ale to nie, trudno było to nazwać, że ten pałac jest jakiś, prawda, odrestaurowany. Bawili się na terenie tego pałacu, można było tam wejść, płot był przewrócony, bo dzisiaj tam się nie wejdzie. Trzeba mieć na to zgodę. Można sobie zrobić tam sesję fotograficzną za opłatą, no ale tak, żeby pochodzić po parku i popatrzeć, to nie ma takiej możliwości. Ale wtedy to było. Według naszych późniejszych wizji, według naszej pracy, którą dokonaliśmy, a proszę mi wierzyć, jeszcze kontaktowaliśmy się z innymi jasnowidzami, z naszego zespołu był też jeden z naszych, który jest też wizjonerem, doszliśmy do wniosku, że to dziecko jest na terenie pałacu, zostało zamordowane. Ale że człowiek, który wtedy tym pałacem jakby zawiadował, bawił się z dziećmi. Tu znowu może wejść, prawda, pedofilia. Po zaginięciu, teoretycznym zaginięciu Mateusza, ten człowiek zniknął. Po prostu opuścił ten cały pałacyk. Myśmy wiele razy potem mieli jego zdjęcie, próbowali gdzieś coś zrobić, ale natknęliśmy na mur. Proszę Państwa, 10 lat poszukiwania własnego dziecka. Proszę Państwa, to można zwariować. I jeżeli zarzucimy panu Żukowskiemu, że zwariował, w cudzysłowie, to rzeczywiście zwariował. Bo posty, jakie daje, jak się czasami zachowuje na Facebooku, rzeczywiście może świadczyć, że stał się obojętny, albo po prostu już go to nic nie interesuje. No tu rzeczywiście chwali się butami jakimiś, chwali się czymś. Czasem jest roznegliżowany i pokazuje siebie. Ale proszę Państwa, to jest krzyk rozpaczy. To jest krzyk, który człowiek wrzuca tam i chce coś powiedzieć. No nie możemy go za to obwinić do końca, tak? Bo ktoś powiedział, tu mu zaginęło dziecko, a on pokazuje, jakie buty sobie kupił.
Ale to jest, żeby nie zwariować, albo może już idzie zwariować. Proszę Państwa, 10 lat oczekiwania na własne dziecko to nie jest takie hop-siup. To się nie da tak zapomnieć. Zwłaszcza, że stracił cały majątek. Ponieważ zlicytowali mu dom. Przepadło wszystko. Ponieważ wynajdował różnych jasnowidzów, różnych detektywów, którzy obiecywali i na tym obiecywaniu się kończyło. Jedni mówili, że jest za granicą, drudzy mówili, że leży gdzieś w krzakach, przekopali krzaki, szukali za granicą i do niczego nie doszło. Proszę Państwa, dopiero my trafiliśmy, zaczęliśmy nad tym pracować i znowu nie wzięliśmy za to ani grosza. Ponieważ trudno przy takich sprawach powiedzieć, proszę płacić. My działamy z tego, co Państwo nam dadzą i pomogą, abyśmy mogli te sprawy prowadzić. Proszę Państwa, teraz proszę wysłuchać EVP, czyli nagrań, jakich dokonaliśmy z Mateuszem Żukowskim poprzez radio. Zwrócić uwagę na słowa, które wypowiada. Znowu kontakt, znowu się odzywa, znowu prosi o pomoc. Czyli znowu jakby i ta metoda zaczyna nam pomagać. Ktoś pytał się, czy EVP, po co EVP, skoro ja jako medium mogę się tak połączyć. Proszę Państwa, EVP to jest dopełnienie tego wszystkiego. A poza tym usłyszenie kogoś, to jest jakby, no to jest ta kwintesencja. I czasem właśnie rodziny też chcą usłyszeć kogoś na swoim radiu. A wracając do Mateusza, proszę się wsłuchać, odzywa się i tutaj rzuca światło na całą tą sprawę. Powiedz coś do swojego taty. Jestem synkiem. Powiedz coś do swojego taty. Jestem synkiem. Mateusz, mamy się? Słyszysz mnie? Słychać? Słychać? Mateusz, mamy się? Słyszysz mnie? Słychać? Słychać? Czy dobre miejsce? Wskazuję. Tam, gdzie leżysz. Tak, to. Dobre miejsce wskazuje. Tam, gdzie leżysz. Tak, to. Słyszy mnie Mateusz Żukowski. Mateusz, słyszysz mnie? Mateusz, słyszysz mnie? Mateusz, czy dobre miejsce wskazujemy? Mateusz, czy dobre miejsce wskazujemy? Proszę Państwa, a teraz proszę się wsłuchać w ostatnią wizję, którą przeprowadziliśmy na temat, co wydarzyło się z Mateuszem Żukowskim. Proszę Państwa, tych wizji mieliśmy trochę i raz złożyło się tak, że policja ugięła się pod naciskiem pana Żukowskiego i sprowadzono georadar. No niestety miejsce okazało się mylne, nie udało się nam, ale ja też miałem różne mylne informacje i to były takie początki naszego intensywnego działania. Także, proszę Państwa, nie jesteśmy nieomylni. My też czasem możemy popełnić błąd lub też nie dokładnie wskazać, dlatego cały czas nad tym pracujemy, ale od tamtej pory już nastąpiła ściana, nastąpił, proszę Państwa, mur. Proszę się więc wsłuchać w tą wizję. Proszę Państwa, byliśmy tam także na miejscu i wiele artykułów, jedna nawet pani dziennikarka towarzyszyła nam. Pisała różne artykuły. Nie poddam się, póki nie znajdę syna. Mateusz zginął zakopany żywcem. Mateusz zginął zakopany żywcem. Znowu, prawda, głosy z zaświatów. Głosy z zaświatów. Zakopany żywcem, prawda, gdzie jest mój syn, rozpoczynam poszukiwania, będę walczył do końca. Co z tego, że gazety pisały, kiedy nie było żadnego echa, żadnego, nikt nie odpowiedział, nikt nic nie zrobił. To nie nawet o to chodziło, żeby te gazety pisały, ale pisali. Proszę Państwa, myślę, że tą sprawę także doprowadzimy do końca. Proszę się więc wsłuchać teraz w ostatnią wizję. Tam, gdzie mieszkałem, był pałac i w tym pałacu mieszkał też człowiek, zarządzał wtedy, w tym czasie,
który lubił takich jak ja. No po prostu lubił chłopców. Tam się różne dziwne rzeczy działy. Nie tylko mnie lubił, ale tam inni chłopcy też przychodzili. Nikt o tym nie wiedział. To była tajemnica. A ja wtedy nie wiedziałem, co to się robi. To wszystko, to co się tam działo, to wszystko, co się tam działo, miało podłoże seksualne. Po prostu ten człowiek tam będący wykorzystywał mnie, wykorzystywał innych. Moi koledzy też się tam pojawiali. No, jakby przychodziliśmy tam, miało być miło, wesoło, miał nam zapewnić czas wolny, niby chciał się z nami bawić. Niestety wszystko było inaczej. Trudno jest o tym wszystkim mi mówić, co się wydarzyło, bo to się potem już bardzo szybko potoczyło, a też minął czas. To wszystko działo się w tym pałacu, chociaż wtedy to była taka rudera, kiedy stała się ta tragedia. Po prostu będąc tam i pod kontrolą tego człowieka, ja czuję, że gdzieś spadłem, że po prostu, być może, tak czuję, stało się to jako wypadek. Ale cała sytuacja, jaka tam była, jaka się działa, była fatalna, była zła. Ja uciekałem przed tym człowiekiem, ja już nie chciałem, żeby on cokolwiek ode mnie chciał. I wtedy spadłem i się zabiłem. No i ten właściciel wszystkich potem wygonił. Przerażeni wszyscy, te dzieciaki poleciały do domu i już się nie odzywały i już mataczyły i kręciły, bo się bały. A on ze mną wtedy zrobił to, co zrobił. Schował mnie, zakopał. Człowiek, który to zrobił, potem wziął i zniknął. Po prostu nie przyznał się. No mógł to wziąć za nieszczęśliwy wypadek. Niestety tego nie wziął, a tylko ukrył moje ciało. Bał się, że wyjdzie na jaw, że wykorzystywał nas po prostu seksualnie, że był pedofilem. Teraz gdzie on mnie ukrył? Zostałem zakopany na terenie tego pałacu. Chociaż nie jest takie łatwe teraz mi skoncentrować się i wskazać dokładnie to miejsce. Ale myślę, że leżę gdzieś koło budynku, przy budynku. Tak było najlepiej głęboko zakopać, żeby nikt nie znalazł. Ja po prostu jestem na terenie tego całego ogrodu nieszczęsnego. Leżę gdzieś przy ścianie, być może między budynkami, gdzieś jestem tam schowany. Powiem to jeszcze raz. Tam w tamtym czasie mieszkał facet, który wykorzystywał dzieci. Ja i moi koledzy wtedy, będący w takim wieku, przychodziliśmy do niego. Nie zdawałem sobie sprawy, co to się dzieje. Podczas jednej szamotaniny, kiedy miałem już właściwie tego dosyć, chciałem uciekać, po prostu spadłem z wysokości i się zabiłem. Moi koledzy uciekli. Do dzisiaj już się nie odzywają, choć wiedzą. A ten, który tam zarządzał tym, po prostu ukrył ciało. Stwierdzam, że ono leży gdzieś na terenie tego pałacu. Gdzieś koło ściany między jednym budynkiem a drugim. Koniec. Proszę Państwa, no sprawy szły dobrze, poszliśmy do przodu, pomimo różnego oporu z policji, ale utknęliśmy w martwym punkcie. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy wejść na teren pałacu w Ujazdowie, ponieważ no, tam nie wolno wchodzić. Chcielibyśmy wejść bez eksploatacji, po prostu wejść, rozejrzeć się, usiąść, pomyśleć, pomedytować. Niestety nie mamy takiej możliwości. Oczywiście ta pani została poinformowana, nowa właścicielka, dzwoniliśmy, rozmawialiśmy, nie wyraża najmniejszej zgody na ingerencję, na w ogóle wejście do pałacu. Policja też o tym wie, nie robi nic, bo przecież mogliby jakiś mieć nakaz wejść, a więc oni nie robią nic. Pani, która została poinformowana, także nie robi nic, a więc mur. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, możliwość i mógłby umożliwić wejście nam tam, no to już będziemy mieli kolejny sukces, kolejny krok do przodu.
i to wtedy będzie, proszę Państwa, fajnie. Na razie no, nie mamy możliwości czysto fizycznie wejść, a jeżeli wejdziemy nielegalnie przez płot, albo nas tam psy, prawda, potraktują, tak jak trzeba, bo biegają, albo właściciel wyjdzie i wezwie policję i będzie po ptokach, więc sami nie możemy wejść. Można by to, prawda, jako turyści lub też znaleźć jakąś młodą parę, która by się chciała tam fotografować, no ale po co? Proszę Państwa, potrzebujemy normalnego wejścia. Póki tego nie będziemy mieli, sprawa będzie nadal wisiała w powietrzu. Proszę Państwa, co do szczegółowego opisu, jak Mateusz tego dnia zaginął jak to się stało, można będzie zobaczyć, właściwie trzeba zobaczyć na internecie. Tam są różne artykuły. Pod filmem będą różne linki. Oto jeden z tych artykułów, Mateusz woła z podziemi. I tu jest cały opis, jak zaginął, tak, jak to się wydarzyło. I wiele różnych podobnych artykułów, więc już tutaj nie chcę wdawać się w te szczegóły, opowiadać od nowa całej tej historii. Tam można się wszystkiego dowiedzieć. Proszę Państwa, byliśmy tam w ciągu 2 lat, 3, być może 4 razy, już teraz nie wspomnę, ale 3 na pewno. I ani złotówki za to nie wzięliśmy od pana Żukowskiego. Ba, z własnych pieniędzy organizowaliśmy przyjazd, pobyt tam, kręcenie, nagrywanie, chodzenie. A pan Żukowski, będąc człowiekiem bardzo otwartym, przejętym całą sytuacją, jeszcze nas ugościł, jeszcze nam zorganizował obiad, śliwek nam jeszcze narwał. No, co mógł, to nam zrobił, pomógł. Tak, w jego domu mogliśmy odpocząć, a więc odpoczęliśmy. Nawet proponował, że możemy tam przespać, bo myśmy cały dzień byli, ale wieczorem wracaliśmy. W każdym razie najedliśmy się, herbata, kawa, cokolwiek. Prawda, jeszcze ze swoich dołożył, a przecież on nie ma, a myśmy ze swoich, prawda, organizowali całe te wyjazdy. Proszę Państwa, więc te wszystkie nasze wyjazdy są organizowane z naszych pieniędzy, więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasze poszukiwania, nasze działania, będzie nam bardzo miło, spożytkujemy je dobrze i pokażemy, na co te pieniądze żeśmy przeznaczyli. Proszę Państwa, ale to jest rzecz niesamowita. Ginie młody chłopak. I nikt się tym już nie przejmuje. Przecież za chwilę może zginąć następny. Czyli nikt z tych ludzi nie pomyślał, także obok mieszkających, że ich dziecko może być także zagrożone? Tam każdy już na każdego wydał osąd. No każdy już każdego zaczął podejrzewać, najbardziej pana Żukowskiego. Że on sprzedał dziecko, że coś z nim zrobił, a teraz żnie głupa. Gdyby tak było, nie mieszkałby w takich warunkach, jakich mieszka, bo państwo musieliby zobaczyć te warunki. Ja widziałem na własne oczy. Więc jest taki apel, jeżeli ktoś może pomóc, wesprzeć nasze działanie, abyśmy znaleźli Mateusza, będziemy bardzo wdzięczni. Czekamy na wszystkie wpisy, maile i telefony poprzez stronę. Powtarzam i będę powtarzał. Jeżeli ktoś dokonał zabójstwa, morderstwa raz, dokona drugi, trzeci, czwarty, bo czuje się bezkarny. Chrońmy nasze dzieci i zróbmy wszystko, aby tacy zwyrodnialcy, zboczeńcy nie chodzili po naszym świecie. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że kolejny nasz reportaż przyniesie nam coś dobrego, rozwiązanie, pomoc i pójście dalej. Dziękuję za uwagę.